Serwus, witaj w 8 odcinku z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam Cię do przygotowania klopsików cielęcych w sosie koperkowym. Zapraszam. Składniki: pół kilograma cielęciny, wywar cielęco-warzywny, mąka, bułka tarta, jajko, śmietana, mleko, koperek oraz sól i pieprz do smaku. W tym przepisie wykorzystałem łopatkę cielęcą. Na kości ugotowałem wywar, a mięso wykroiłem do zmielenia. Część wywaru wykorzystałem do przygotowania zupy grzybowej. Przepis możesz obejrzeć w poprzednim odcinku. Cielęcinę mielę dwukrotnie na sicie o małych okach. Do mięsa dodaję jedno jajo, dwie łyżki bułki tartej, jedną płaską łyżeczkę soli oraz pieprz do smaku, a także trzy łyżki mleka. Wyrabiam puchną masę i formuję 5 kul równej wielkości, które obtaczam w mące. Tak przygotowane klopsy smażę na rozgrzanym oleju z dwóch stron na rumiany kolor. Przekładam je do wcześniej podgrzanego wywaru i gotuję przez 20 minut. Koperek siekam na drobno, a mąkę rozrabiam z wodą. Po 20 minutach klopsy wyciągam z wywaru. Wywar zaprawiam mąką i dodaję wcześniej posiekany koperek. Dodaję śmietanę oraz doprawiam solą do smaku. Mieszam i dodaję klopsy. Wszystko gotuję jeszcze przez 5 minut. Tak przygotowane klopsy podaję z ugotowanym wcześniej ryżem. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Tradycyjna Polska Kuchnia, a będą to ozory wołowe w szarym sosie. Życzę smacznego, pozdrawiam, Krychu gotuje.